Umiłowany Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa, niech Pan obdarzy Was spokojem. Najczcigodniejszy księże biskupie Edwardzie, księże prałacie, proboszczu, bracia w kapłaństwie, drodzy jubilaci, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Przeżywamy dzisiaj ostatnią niedzielę roku kościelnego. Za tydzień Adwent. I spoglądamy oczyma wiary na sąd przed Piłatem, gdzie zmaltretowany, pobity, w niczym po ludzku nieprzypominający Syna Bożego, mówi Piłatowi i elicie żydowskiej i tłuszczy zgromadzonej przed Piłatowym pałacem, tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dziś żyjemy też zmaltretowanym, jak boskie ciało Chrystusa świecie. Wojny, niepewność jutra, zdeprowowanie ludzi, zazdrość, zawiść, nienawiść, nazywanie prawdą i normalnością tego, co nigdy tym nie było i nie będzie, i tak dalej. To jest dzisiejsza rana na boskim ciele Chrystusa. Również na Jego mistycznym ciele, którym jest Kościół, my wszyscy. Ojciec Święty Pius XI, ustanawiając encykliką Quas Primas w 1925 roku, czyli prawie 100 lat temu, uroczystość Chrystusa Króla, podał taką swej decyzji motywację. Posłuchajmy, jak to dzisiaj to wszystko rozbrzmiewa, ta troska Ojca Świętego, już widzenie 100 lat temu tego zła, tego bólu, tych ran zadawanych Chrystusowi na żywym Jego ciele, na Kościele, na każdym człowieku, który przecież nosi w sobie podobieństwo do Boga. Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa, Króla, całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. A zarazą tą jest zeświadczenie czasów obecnych. Tak zwany laicyzm, jego błędy, niecne usiłowania. Wiadomo wam zaś, czcigodni bracia, że zbrodnia ta nieraz dojrzała, lecz już od dawna ukrywała się w duszy społeczeństwa. Zaczęło się bowiem od tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami. I wtedy to zaczęto powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać ją bezstrzelnie w tym samym rzędzie. Następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i wydano ją prawie na samowolę rządu i panujących. Dalej jeszcze poszli ci, którzy umyślili sobie, że należy zastąpić religię Bożą jakową religią naturalną, naturalnym jakimś wewnętrznym odruchem. Mamy więc silną nadzieję, mówi papież Pius XI, że uroczystość Chrystusa Króla, którą odtąd corocznie obchodzić będziemy, sprowadzi na nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela. Siostro i bracie, dzisiejsza uroczystość przenosi naszą duszą i myśl i wolę
naprawdę, że jeżeli nasze życie osobiste, rodzinne, narodowe nie zostanie poddane prawdzie Chrystusa, czyli temu, jak On odczytuje, czy mówi o świecie, jak tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jeżeli w taki sposób nie poddamy się Chrystusa, żeby On pomagał nam odczytywać prawdę życia i świata i zbawienia, świat, jeżeli nie pójdzie za Chrystusem, człowiek dokona swojej samozagłady, samozniszczenia. Pamiętamy wydarzenie, kiedy przed swoją męką i śmiercią Chrystus zapłakał nad świętym miastem Jeruzalem, które nie rozpoznało swego nawiedzenia, to znaczy odrzuciło Mesjasza Chrystusa. Nie chcieli Go. Zabili Go. Konsekwencją tego odrzucenia było zapowiedziane przez Chrystusa zburzenie Jerozolimy, które dokonało się po Jego zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu. Zburzenie miejsca święte świętego, świątyni jerozolimskiej, do dziś nieodbudowanej, na miejscu, w której stoi meczet. Myśl, że odrzucenie panowania Chrystusa w świecie i w życiu osobistym da niby wolność, bo w imię wolności wielu ludzi odrzuca dzisiaj Chrystusa, odrzuca wiarę, odrzuca Kościół katolicki. Takie myślenie jest absurdem. Odrzucenie jedynej drogi, prawdy i życia, którą jest Chrystus, wprowadza dopiero człowieka w niewolę. Widzimy to dzisiaj w państwach Europy Zachodniej, które odrzuciły panowanie Chrystusa Króla i Jego Kościół katolicki. Poddają się różnym niewolom, również tym spod półksiężyca. Uroczystość Chrystusa Króla jest, siostro i bracie, przypomnieniem, że prawda Boża zawarta w Piśmie Świętym, życie tą prawdą, jest początkiem budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi, aby posiąść Jego pełnią w niebie. Przed smakiem niebieskiej Ojczyzny, nieba, Królestwa Chrystusa, już wejścia, partycypowania właśnie tego życia w Chrystusie, w Królestwie Niebieskim, jest również liturgia święta Kościoła, msza święta. Podczas niej niebo łączy się z ziemią. Pan Jezus wstępuje na ołtarz i obecnia najświętszą ofiarę Golgoty. Tu, w świątyni, jesteśmy na Kalwarii, razem z Najświętszą Maryją Panną, świętym Janem i niewiastami. Uczestnictwo we mszy świętej to również przyjęcie królowania Pana Jezusa. Przecież to On tu nas naucza, tu nas uświęca, tu nam błogosławi. Tu chce przyjść jako pokarm do naszych czystych serc. Odrzucenie czy lekceważenie mszy świętej jest więc świadomym odejściem spod ogarniającej człowieka łaski Chrystusa i poddanie się pod działanie tego świata, złego ducha, szatana. Świadomość tego, że msza święta jest darem królewskim Chrystusa, sprawia, że Kościół od początku troszczy się o jej świętość i piękno. Począwszy od troski o dusze ludzkie, bo to jest najpierwsze, łaska uświęcająca, czyste serce. Abyśmy dobrze przeżywali ofiarę Chrystusa w jak najlepszym usposobieniu. Ta troska o liturgię to również piękno o jej sprawowanie, o szaty liturgiczne, o wygląd świątyni. Też warto sobie powiedzieć, że wygląd świątyni, jaką ona jest, jest wyrazem wiary modlących się w niej i troszczących się. Wyjątkowym sposobem wyrażania wielkości
świętości tego, co dokonuje się w świątyni, jest również śpiew liturgiczny. Warto nad tym wątkiem zatrzymać się w 50. rocznicę chóru katedralnego we Lwowie, który od pół wieku prowadzony jest przez pana Bronisława Pazana. Dobór pieśni liturgicznych, jakość ich wykonania ma ogromny wpływ na jakość uczestnictwa wiernych we mszy świętej. Ojciec Święty Pius XII, pisząc o muzyce kościelnej, wylicza trzy przymioty, które winna ona posiadać. Są nimi świętość, doskonałość formy i powszechność. Nie godzi się więc, aby podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest celebracja liturgiczna, Najświętsza Ofiara szczególnie, wybierać takie utwory, które choć dotykające rzeczywistości wiary w swej treści, swobodnie by można śpiewać przy ognisku. Muzyka ma na tyle nie zaspokajać emocje i uczucia człowieka, ale muzyka i śpiew liturgiczny ma nas uświęcać. Ona ma nas przenosić na wyżyny nieba. I tak to czyni od 50 lat chór katedralny, który powstał w bardzo trudnych czasach. W czasach przecież totalitaryzmu i otwartej wojny z Kościołem i z wszystkim, co tyczy się Boga. I przepraszam w tym momencie za osobistą dygresję, kiedy mówimy o tym przenoszeniu muzyki i to, co ma czynić właśnie chór. Za osobistą dygresję przepraszam. Kiedy po raz pierwszy nawiedziłem katedrę lwowską prawie 20 lat temu, usłyszałem piękny i doniosły harmonijny śpiew i muzykę pieśni Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa. Podczas odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Pojawiły się w moich oczach łzy. Nie były to emocje, ale moja dusza dzisiaj wiem, przeniosła się do nieba. Skąd w niebo wzięta odbiera cześć i chwałę jako królowa nieba i ziemi. Dziękujemy dziś Panu Bogu za tę pomoc w przeżywaniu liturgii niebieskiej, którą okazuje nam chór katedralny. I tak naprawdę ten chór katedralny od 50 lat, ufam w to bardzo mocno, jest pionierem odbudowy, renesansu liturgicznej muzyki i pieśni na tej ukraińskiej ziemi lwowskiej. Ale chciałbym, moi drodzy, oprócz dzisiejszego jubileuszu, 50-lecia chóru katedralnego we Lwowie, zwrócić uwagę na inną rocznicę, która też pewnie będzie pewnym zadaniem dla chóru. Oczywiście muzyka w katedrze lwowskiej rozpoczyna się od początku XV wieku, kiedy zaraz w pierwszym dziesięcioleciu powstają pierwsze organy we Lwowie, tutaj w tym miejscu. Ale 135 lat temu, w 1886 roku, w Krakowie, ukazał się śpiewnik zatytułowany Śpiewniczek Eucharystyczny. Pieśni na cześć Przenajświętszego Sakramentu Najświętszej Panny i Świętych Pańskich, używane w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy klasztorze sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu we Lwowie. To był czas, XIX wiek, kiedy na ziemiach polskich pod rozbiorami, pod zaborami, rozwijała się tak zwana odnowa cecyliańska, czyli odnowa muzyczna. Pierwszą taką diecezją
była to diecezja chełmińska, to jest prastarą diecezją, z której pochodzę ja. Ale również tę odnowę cecyliańską włącza się archidiecezja lwowska. Właśnie przez wydawanie pieśni kościelnych, czy też ich tworzenie ich. Śpiewnik ten ukazał się w Krakowie za zgodą biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej, wydaną 19 sierpnia 1884 roku, biskupa Seweryna Morawskiego. I teraz. Autorką pieśni znajdujących się w tym zbiorze jest siostra Anuncjata Natalia Ładosz, franciszkanka Najświętszego Sakramentu, która z innymi siostrami przybyła do Lwowa w 1873 roku, dając początek zgromadzeniu i klasztorowi przy kościele Serca Pana Jezusa przy ulicy Kurkowej, dziś Łysenki 43. Ciekawa jest biografia tejże siostry, ale nie czas na jej w całości przybliżenie. Urodziła się w Warszawie w 1835, zmarła we Lwowie w 897, pochowana w grobowcu sióstr franciszkanych Najświętszego Sakramentu na Łyczakowie. I we wspomnianym zbiorze znajdujemy 31 utworów. 15 pieśni do Pana Jezusa, 7 do Najświętszej Marii Panny, 4 do Świętego Józefa, 3 do Świętego Franciszka z Asyżu i po jednej do Świętej Kolety Jerzyny. Wśród pieśni ku czci Pana Jezusa są następujące. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. To jest pieśń lwowska, do której muzykę ułożyła również siostra z tamtego klasztoru, siostra Olga Kołaczkowska, i inne pieśni. To był drugi zbiór tejże siostry, bo z pierwszego gnieźnieńskiego zbioru tam wydanego mamy chociażby taką pieśń, którą też tu śpiewamy. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. To pieśń uwielbiająca Boga w Eucharystii, śpiewana wszędzie, gdzie żyją Polacy. To pieśń ulubiona również pieśń apostołki Miłosierdzia Bożego, świętej Faustyny. Najczęściej ją śpiewała i uczyła innych. Niech chwała i cześć Chrystusa rozbrzmiewa w naszych sercach, kiedy idziemy drogą Jego prawdy. I kiedy wznosimy nasze dusze do tronu Bożego, również dzięki posłudze chóru katedralnego w Lwowie, któremu niech Chrystus błogosławi na dalsze lata. A siostra Anuncjata Natalia Ładosz inspiruje i stawia się, jeśli już jest, daj Boże, przed tronem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Thank you.